Witam wszystkich entuzjastów poszukiwań. Tematem dzisiejszego odcinka będą trzy przedmioty z ostatnich wodnych wykopek. Jako że wśród nich znalazła się złota obrączka, a ja nie miałem przy sobie kamery, zrobiłem ten odcinek specjalnie dla Was. Obrączka męska o próbie 585, szerokości 3 mm i wadze około 3 gram. W środku widzimy grawer z napisem Natalia. Widoczny na zdjęciu znak, czyli to M, jest najprawdopodobniej znakiem towarowym polskiej firmy jubilerskiej. Znaleziono w kąpielisku miejskim miasta Helmond, Holandia. Jeżeli znasz właściciela, zapraszam do kontaktu. 50 peset, kraj pochodzenia Hiszpania, tematyką monety były letnie igrzyska olimpijskie w Barcelonie. Na awersie widzimy Jana Karola I. Materiał to miedzionikiel, a nakład to ponad 40 milionów. 1 szyling, kraj pochodzenia Austria, materiał alubrąz. Nakład to niemal 50 milionów sztuk. Jeśli spodobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek. Dziękuję za oglądanie. Cześć!